Siema, siema, witam wszystkich serdecznie na kanale BibreFB. Hello everybody, this is Siema, BibreFB siema, witam channel. wszystkich My name serdecznie. is Kamil. You can feel welcome there. Możecie się czuć tutaj mile widziani. Zaczynamy nowy dzień, nowy stream. Znaczy już tak dobry wieczór ogólnie, bo już 21:14, słonko zachodzi. No, już powolutku. Dzisiaj cytacik będzie ze Starego Testamentu, z bibliadeon.pl źródło, druga księga królewska, rozdział 13, werset 14, 15, 16, 17. Te wszystkie. Kiedy Elizeusz zapadł na chorobę śmiertelną, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, i płacząc pochylony nad jego głową, mówił: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Elizeusz zaś rzekł do niego: weź łuk i strzały. I przyniósł do niego strzały i łuk. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: połóż rękę swą na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz położył ręce swoje na ręce króla i powiedział: otwórz okno na wschód. Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: strzelaj. I strzelił, a on rzekł: strzała zwycięstwa od Pana, strzała zwycięstwa przeciw Aromowi. Pobijesz Aram w Afek. Doszczętnie. Amen. Taki cytacik na dzisiaj. Łapę? Proszę bardzo. Tutaj jest. Łapa. Cytacik na dzisiaj. Co dzisiaj u mnie? Generalnie jestem strasznie ten... Źle się czuję, mam problemy z żołądkiem. Wziąłem sobie batonika przygotowałem, żeby się uspokoić, bo jestem strasznie podburzony. No i zaczynamy. U mnie co tak poza tym, no. W kościółku jakimś nie byłem, dzisiaj nie pakowałem, nie ćwiczyłem, także no łapę mogę pokazać, ale nie ma czym się chwalić, bo nie ma pompy. Jedziemy, grę już sobie włączę w tle. Troszkę mam problemy z żołądkiem, także plany na dzisiaj są takie, żeby się wychillować, uspokoić. Lecę tam, dowiedziałem się, że można ten... miningować asteroidy w kosmosie, w Star Conflict'cie, także zamierzam się pobawić. I coś na uspokojenie sobie porobić. Polatać po tej otwartej przestrzeni. Co tu się dzieje? I trochę tak coś takiego dzisiaj luźniejszego. Przynajmniej na początku taki jest plan. Game screen. Wchodzimy. Zaloguj. Dobra. Nie no, bez przesady, ło, naprawdę nie ćwiczyłem, to jeszcze nie ten. To jeszcze nie jest taka moc. Dobra. Są lepsi ode mnie w tej klasie. Dobra. Akcja, paczki, licencja, bonusy, jakieś takie szmery, bajery. Za pieniądze pewnie kupywane. Nie no, zobaczmy, co ten. To nie są listki wbrew pozorom, to są... trochę mi to przypomina, dobra, nieważne. Jakieś takie kryształki, takie rzeczy. To można zdobyć, mi się udało ostatnio zdobyć takie rzeczy. Tutaj już euro. No euro też trzeba zdobyć, ale w prawdziwym życiu. Serio? Jakieś takie rzeczy, bonusy. O, jakieś bonusy. Kończy się za jedną bitwę. Aha, jakaś kosmiczna piłka. Dobra, jakby komuś nie wystarczyła taka normalna nasza piłka. Może tutaj kibice mogą czuć zawód. Ja już przyznam się. Ja jestem kibicem. Ja kibicuję Polsce w różnych dyscyplinach, ale piłki nożnej nie lubię oglądać już od dłuższego czasu. Zazwyczaj nie ma na co. Po prostu sorry. To nie chodzi o to, że na dobre i na złe trzeba kibicować, po prostu chodzi o to, że już mnie to nie bawi. Także ja już przestałem kibicować piłce nożnej, bo że dawno nie widziałem niczego na poziomie. Nieczęsto się to zdarza, szkoda nerwów. Moim zdaniem oczywiście rozumiem, że ktoś to może lubić, że ma to w genach, że to jest tradycja. Ale ja wolę e-sport. Ja już zdecydowanie wolę e-sport. To mnie bardziej jara i tyle. Kwestia gustu. No cóż. Dobra, przyspiesz. Przypisz. Patrol, twoim zadaniem jest zapewnić dwa statki. Mogę zapewnić jeden statek, bo drugi będę latać. Mogę wam przypisać ten stateczek. No. Chyba tylko tyle. Chwilkę, może mi się uda kupić jakiś inny statek. Sekundkę, zobaczmy. Jestem z Polski. Ze Śląska. Statki, magazyn. Ja przecież mam tutaj statek. W czym problem? Where is the problem? Kredyty.
100 tysięcy kredytów jak najbardziej mam. Czemu nie mogę kupić? No mogę. Hercules Rage. Czyli taki zdenerwowany Hercules. No to nieźle. Małe zmiany na kanale. Przyniosę sobie kamerkę na lewą stronę. Mam nadzieję, że jest dobrze wyważone, bo wcześniej zasłaniało tutaj takie istotne elementy rozgrywki, jak to ile zarabiam i tak dalej, ale na przykład jakieś tam medale, które dostawałem po bitwach. O czymś opowiadałem, nie było tego widać, także przyniosę do kamery tutaj. Mam nadzieję, że będzie dobrze, jakoś staram się tak wymierzyć, żeby było ok. Nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć, ale no, na tyle, na ile potrafię, ustawiłem to dobrze. Druga sprawa. Napisałem to w komentarzu, przepraszam bardzo, jeżeli ktoś jest taki nastawiony, nie wiem, tak skrupulatnie do życia. Ja dopiero zaczynam, dlatego, ale mnie to wkurza, mnie to na przykład wkurza. A gdybym sam to oglądał, by mnie to wkurzało, dlatego ty mówię, przepraszam, że mylę jakieś niszczyciele z fregatami i tak dalej, że podczas komentarza jest adrenalina, jest coś na szybko i mówię, że coś jest niszczycielem, tak naprawdę jest fregatą, albo jakoś tam, jak to się nazywa w tej grze, fregatą dalekosiężną, bo niszczyciel to jest jeszcze inna klasa statków. Ja jeszcze tych znaczków uczę się to rozróżniać i to też jest taka adrenalina i na szybko. Przepraszam najmocniej, że tylko już się denerwuję, bo to jest później trafia na YouTube, jest tutaj tak na, tak długo jak będą serwer YouTube'a, także przyszłe pokolenia będą się tam bulwić o to, co ja tam wygaduję. Także no sorry, bo mnie by to przeszkadzało, jakby to oglądał, także ja to rozumiem. Jakoś tak mi zapobiegawczo naszło to sorki, nie? Przeciążenie systemów, to znam. Szybkostrzelność, regeneracja energii, maksymalna prędkość, to samo co było wcześniej. Okej, okay, te moduły tutaj są jakieś przypisane, ale to się da zmieniać z tego co widziałem. Przerywa wszystkie istniejące negatywne skutki, blokuje wprowadzanie nowych. Statek jest tymczasowo niezniszczalny. Bardzo fajny, okej. Okay. Czystka cząsteczkowa natychmiastowo wyczerpuje tarczę statku, zmieniając ją w falę energii magnetycznej, z tego co się dowiedziałem, z tego co rozumiem, zadając obrażenia proporcjonalne do rozmiaru tarczy. Częściowo przywraca tarczę po użyciu. Częściowo przywraca tarczę po użyciu. Dobrze. Aha, czyli co, wyłączamy obronę i cała moc na atak, tak? Nie, znaczy na jakąś falę EM. Nie podobają mi się takie szmery bajery, nie przekonuje mnie to. Jak na razie Herkules ten podstawowy najbardziej mi tutaj leży. W takim razie ja bym chciał... Nie, magazyn, statki. Droga inwestycja, zainwestowałem 100 tysięcy w ten statek. Teraz weź, chcę go wysłać, żeby zarabiał na siebie. Zobaczmy, przypisz. No i nie mogę. Co za syf. Dobra, idę do czatu, bo to jakieś niepowodzenia na froncie gierogrowym idą. O, kiedy będzie Monte Blade Warband? Ojejku. Kiedy będzie? Nie wiem, jak będę w niego... jak będę w niego grać, to mogę powiedzieć na pewno. Na razie potrzebowałem jakiejś rozkoczni. Trochę mnie zmęczył ten... Monte Blade. Znaczy, dobrze się tam w miarę bawię w Monte Blade, to nie powiem, nie? Ale ten... Chciałem jakąś odskocznię sobie zrobić, troszeczkę odpocząć, pobawić się w coś innego. Tutaj jest fajne. Dzisiaj jest plan taki, żeby trochę ten, pobawić się w górnika. Jestem ze Śląska, także może coś tutaj... także to zobowiązuje. Chcę trochę pokopać skałek w kosmosie. Statki przypisane. No i co za syf w ogóle, nie rozumiem. Czemu nie mogę zjechać niżej? Siła floty 2. Wybór automatyczny. No, statki przypisane. O, tutaj jest. On jest tutaj, ale nie mogę go wybrać. I co to jest? Czemu tak się dzieje? Nie mogę. A mojego hej Herkulesa nie wyślę. Także trudno. 13% nagrody niech będzie. Ja tego nie oddam. Podnieść poziom za te wolne doświadczenie. Tego nie wydaję. Dobra, trudno. Jakieś zadania na dzisiaj? 10 przeciwników, którzy atakują mojego sojusznika. Okej, okay, naprawa albo wymiana amunicji 15 razy. Wygrać 3 bitwy. Jakieś 10 obiektów, coś tam.
znaleźć, coś wykonać w kosmosie, nie rozumiem do końca. Akurat nie zamierzam lecieć w otwartą przestrzeń, także niech będzie. Use 3 damage increase bonus on the maps. Zobaczymy, czy mi się uda. 22 godziny, także trochę czasu jest. I podnieść poziom statku. Już? Zakończono? Super, fajnie. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale już to podniosłem. Dobrze. Lecimy w kosmos. Nie chcę na razie bitew. Chcę się troszkę wychillować. Chcę się uspokoić, naprawdę. Skąd będzie najprędzej? Ja właśnie ostatnio... O, jest zadanie. Jest zadanie. Tutaj mam zadanie, żeby wykonać 3 zadania. Taka incepcja. Jakie zadanie pokazało się na trasie tranzytowej? Także ja myślę, że tak. Mój cel docelowy to jest tutaj. Kompleks 17, bo tutaj wyczaiłem ostatnio podczas mojej podróży wielkiej tam i z powrotem, że tutaj są dobre takie asteroidy, bogate. Także zamierzam tam się udać, ale tutaj mam zadanie. Także ja już tutaj, z tego co wiem, mogę wyskoczyć na tyły za darmo na stację Straż 17 i na Nowa 17 będzie mi się udawać. Po drodze zahaczy się o trasę tranzytową. Zobaczymy, czy się uda. Lecę Herkulesem. Rozumiem te moduły, nie chcę na razie nic zmieniać. Nie chcę się kombinować, chcę coś się tak na chillku sobie polatać. Znaczy jak będzie, tak będzie, bo ostatnio to była walka o przetrwanie w kosmosie. Nie wiem, czy to dlatego, że latam pierwszopoziomowym statkiem, ale już trochę wymaksowanym, ale zobaczymy. No. Także jednoznacznie ciężko mi powiedzieć, kiedy będzie znowu ten... Mountain Blade, ale nie powiem, wpadłem jak śliwka w kompot generalnie w ten klimat tutaj i mi się podoba. Także po prostu się na tyle dobrze bawię na razie, że nie planuję zmian. Zadomowiłem się jak na razie. Dobrze. Stocznia korporacji. Zobaczmy, jak wygląda ta mapa. Elidium Theta. Węzeł transportowy Imperium. Dużo jest tutaj. Węzeł transportowy Imperium. Tutaj jesteśmy, tutaj uderzamy w węzeł transportowy Imperium i na trasę tranzytową. Także azymut tutaj, przed siebie. Raczej spokojny region, z tego co zaobserwowałem, nie ma jakiejś tutaj agresji. Jest dużo statków naszych tutaj, jakichś takich pozytywnie nastawionych przynajmniej. Dobra, to lecimy. Klimacik jest bardzo fajny, także na razie odpoczywam tutaj. Czuję, że odpoczywam w tej grze od wszystkich innych serii, jakie prowadzę i... Nie będę dawać słowa, że nie będę grać, albo będę dawać słowo, że będę grać, ale na razie po prostu się dobrze bawię i podoba mi się tutaj. Także ciężko powiedzieć, kiedy wrócę do poprzednich serii, pozostałych. A od dłuższego czasu szukam jakiejś odskoczni. Także teraz odskakujemy do innego sektoru. Brama odpalona. Ja ten batonik właśnie umawiany wcześniej przygotowałem sobie tutaj na uspokojenie. Dobrze, na naszej trasie jest jakaś walka. Nie wiem, co to jest. Halo. Dobra, atakują. Dobra, odbijamy do nich, trzeba z nim zrobić porządek. To chyba tyle. Jeszcze jeden na pleckach.
Dobrze. Kolejny transport Spartan został tutaj uratowany. Niestety nic za to nie dostaję. Nie wiem, kim oni są. Ale... Znaczy, wiecie, NPC, nie? Ale... Szkoda, że nie ma jakichś tutaj nagród za uratowanie gdzieś transportowca. Takie bydle. Duże to. Dobra, lecimy dalej. Czym chciałem się zająć? Właśnie, tymi asteroidami. Ale jeszcze nie tutaj. Ciekawe, są jakieś dwie bramy. Jedna obok drugiej. Jakaś zmyła chyba, nie wiem co to jest. Co prawda tutaj była jakaś ten asteroida, ale z tego co już tak poczytałem, to jest por, nie? Biedna asteroida. Nie dość, że ciężko się to obrabia. Ciekawe co to jest, nie? Zobaczmy. Trasa tranzytowa, nie ma jakiegoś oznaczenia. Chyba jakiś event, coś na tej zasadzie, ale jest to nieaktywne w tym momencie. Nie można wykonać skoku, brama tymczasowo zablokowana. Zablokowane. Oczywiście to są takie tłumaczenie, jakie tutaj jest, ale... No. Dobra, udało mi się trafić do celu... docelowego. Kolejny skok, ja sobie tutaj dziabnę batona, że będzie chwila spokoju. Kurno. Co to jest? Zniszcz krystalidy. Okej, mam zadanie, dlatego mam wszystkich podświetlonych. Wydaje mi się, że tutaj na prawo między asteroidami wreszcie go będzie łatwo... nieco łatwiej wymanewrować. Tylko coś nade mną jest. Tak? Nie? Nie, jest spoko. Tutaj, uderzamy na tych na prawo. Kurna, za szybko znowu wystrzeliłem. Aha, nikt do kogoś innego strzelałem, dlatego jest tak lekko. Dobra, spoko, to nikt strzela. Coś mi przycina, wcześniej tego nie było. Zadanie wykonane. Super. A co to jest? A dobra, piraci walczą razem z tymi. Dobra, ciekawe. Włączam te ulti, że tak powiem. Zobaczymy, czy z tego mi coś przyjdzie, że tutaj to porozwalam, nie? Mhm. Chyba nic. Tak non-profit, ale byli piraci, także już piratów nie ma. Piraci tutaj lekkiego życia nie mają w każdym razie. Dobrze, następna... Cel, kompleks Nova 17. Węzeł imperialny. Irydowa kopalnia. Węzeł transportowy. O, dobra, Ridge Asteroid, okej. Okay. Ridge. Od ciebie tutaj właśnie poszukiwałem. Czytałem jakieś poradniki w internecie, jak to robić, żeby było dobrze. Także... Trzeba to tak jakby rozpalać, nie? Troszkę jak przy ognisku. Żeby nie przesadzić. Ale powolutku to rozgrzewać. O, jest, udało się. Dobra. Ja to wcześniej ten naparzałem z całej pety, nie? Żeby to rozwalić. No i ten. I się rozpadały, nic z tego nie było. Elo, co tam? Biały wilk, siema! Jak widać, trochę mnie ten... wystrzeliła aż w kosmos teraz.
Potrzebowałem trochę wy... Okej, okay. Patrzcie, ci alieni tutaj są. A zaczęli chyba mnie atakować? Nie, ominęli mnie. Pokojowo nastawieni obcy, także... Jak to było z obcymi, nie? Pokój. Pokojowo nastawieni. Myślę ten stan, że chyba próbował jakiegoś emotikona użyć. Albo nie wiem, ja się nie znam aż tak na Twitchu. Może jakiś emotikon, bo ja też nie rozumiem. Tylko, że ma tutaj trochę... Zupełnie tylko podstawowe takie, nie wiem, ustawienia na Twitchu, na komentach i tak dalej. Nie mam jakichś szmerów, bajerów. No ale mogę się mylić, po prostu nie rozumiem. Kurno. Co jest? To wy znowu? Kurczę, strasznie przekichana sprawa z tym, że ja ledwie widzę, kiedy mi się broń przegrzewa. Jest wokół tego celownika żółtego takie kółeczko, które rośnie, rośnie. I one się tak jakoby... też przegrzewa. Z tego, co czytałem o myśliwcach, właśnie z nimi sprawa jest taka... Czyli te szturmowce, gunship, to się chyba nazywa gunship, co ja teraz mam po angielsku. Takie szturmowce, myśliwce szturmowe. One mają taką słabość, że one działają troszkę w oparciu o swoją super umiejętność, którą ja mam akurat na G. Znowu coś? Nie, to jest to, co rozwadzi. Ciekawe, czy da się przelecieć przez to. No nie da się, dobra. No, sensowne. Tak. Że moje myśliwce, którym ja latam obecnie, na przykład ten myśliwiec, jest dosyć dużo, jego mechanika jest oparta na jego super umiejętności. Żeby ją użyć, zaatakować, no i w momencie, kto się ładuje, to jesteśmy troszeczkę słabsi. I tak przynajmniej piszą w różnych miejscach. Takich oficjalnych, nie wiem jak gracze do tego się odnoszą, ale takich bardziej oficjalnych źródłach, że... No jak ta umiejętność jest... chodzi o to, żeby ją atakować razem z nią, a później czekać, aż się odnowi. Właśnie to wiecie, tak podręcznikowo, nie? Ale jakoś sobie radzę i bez tego i z tym. Chociaż rzeczywiście ta broń strasznie szybko się przegrzewa. Nie wiem, czy ja muszę mieć jakieś lepsze wyczucie, jak strzelać? Jejku. Czy po prostu może jakieś wyższe poziomy trzeba statków odblokowywać, że takich problemów nie ma z energią? Może tak? Okej, miałem taką poradę od jednego gracza, żeby trzymać ten widok jak najdalej ze statkiem, żeby jak najwięcej było widać, nie? Ale mi to troszkę przeszkadza, bo... nie da się trochę wczuć tak jakby w to, jak gdzie ten statek jest w kosmosie. Takie akrobacje, uczę się latać przy okazji, nie cały czas. Dobra, idzie. Już zauważyłem, że podczas bitew z graczami już takie rzeczy właśnie mi dodają takiego, nie wiem, przewagi w walce, że już ogarniam takie podstawowe manewry. Bo jeszcze ani razu statku nie straciłem podczas bitwy takiej drużynowej, także chyba jest dobrze, nie? Jakieś osiągnięcie zawsze.
Co tam? O, przepraszam, ja teraz. Wy tutaj gadacie, ja sobie ten natropię czat w tym czasie, bo też tutaj nie jestem na bieżąco. Okej, okay, Kraw polecił te. Aha, Kraw tutaj polecił, dobra. No, no tak, bo tutaj pisaliście, że od Krawa jesteście tutaj. Fajnie, dziękuję, dziękuję. Już to dziękowałem ostatnio, jestem bardzo wdzięczny i super. Fajnie, że tutaj ktoś. Komuś się podoba, jeszcze poleca innym. Ja pierniczę, jak fajnie, wakacje. No. I melanż, okej. Okay. Przepraszam, na chwilkę, chcę poczytać tutaj widownia, co tutaj widzowie robią. Biały wilk, szacun! Tutaj ten, tutaj dyskusja jest ten. Bo biały wilk, z tego co rozumiem, nie pisał matury, tak? Nie chciał nawet pisać. Ja matury nie zdałem, po trzykrotnym podejściu wciąż nie mam matury. Dwukrotnie zabrakło mi jednego punkta. Tak, jednego punkta, żeby zdać maturę z matematyki. Wszystkie pozostałe mi poszły dobrze, ale z matury z matematyki zabrakło mi punkta. Jednego, dwukrotnie pod rząd. Okej. Okay. Żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, to nie ten. Jakoby. Jestem te asteroidki poszukam przy okazji. Nie namawiam nikogo do tego, żeby się nie uczyć czy coś i tak dalej. Ale. No nie przeceniajmy też wartości papierków i tak dalej. Dobra, zobaczmy to słabą asteroidę. Z braku laku, zobaczmy ten. Po prostu czasem o wartości człowieka. Niektórzy błędnie uważają, że wartości człowieka tak jakoby świadczy to, jakie ma papierki, nie? Tak, no, z moich obserwacji tak wynika, że ktoś potrafi być zupełnie kijowym człowiekiem, mając dużo papierków. A ktoś może być super człowiekiem, nie mając żadnych papierków. Także to nie jest nie tędy droga trochę. Znaczy, tylko w wypadku, kiedy ktoś uważa, że ktoś jest gorszym człowiekiem, dlatego że nie ma matury. To jest taka inna sprawa, nie? Ale niektórzy tak wciąż uważają. Także. To jest moje zdanie, nie? O, jakaś grafitowa asteroida. Kurczę, teraz. No dawaj, dawaj! Jest. Nie chcę później do tego wracać tutaj. Dobra, gdzie oni są? Co to się dzieje? Aha, dobra, imperialna straż tutaj. Empire State Guard. Station Guard. I tutaj osłonił. Dobra, to także dziękuję. Jakaś taka prosta asteroidka. Ja z matury to tylko babeczki, matura. Co? Rozumiem taki żart, dobra. Okej. Okay. Oj, co za ludzie.
po prostu nawet, zresztą tak poza tym, rozmawiałem z kimś, że nic mi się wchodzić w szczegóły generalnie, ale byłem w urzędzie takim jednym i coś tam załatwiałem. I z taką jedną kobietą nawiązałem rozmowę, która pracuje na takiej państwowej, jak to, jakiejś, nie wiem, instytucji państwowej. I tam rozmawialiśmy sobie i też tak na temat matury rozmawialiśmy. I ten, jakoś tak się wywiązało, jak to szło dokładnie, żebym teraz nie przeinaczył tego, o czym rozmawialiśmy. Może inaczej, po prostu powiem, co powiedziała, tak wyjęte z kontekstu, ale to raczej nie zmieni sensu zdania. Że ona cieszy się, że zdawała maturę w czasach, kiedy jeszcze można było wybierać, jakie przedmioty. Nie było chyba, z tego co rozumiem, bo ja się na tym nie znam, chyba troszeczkę starsza była ode mnie. No, przynajmniej tak wyglądała, nie wiem w jakim wieku była, ale może jakieś 5, 6, może coś starsze ode mnie, nie wiem. Ale mówiła, że ona się zdawała maturę w czasach, kiedy jeszcze nie było takiego wyboru, czy coś na tej zasadzie. W sumie nie wiem, o co jej chodziło, bo ja nie wiem, jak się działa matura, jeszcze zanim ja zdawałem, nie? A tak jakby wywnioskowałem, że ona nie musiała zdawać tej matury tak jak ja, czy coś, nie wiem. Wydaje mi się, że ten, jak na przestrzeni, czy zwyczajnie, no teraz mogę mówić coś głupiego troszkę, ale nie do końca, bo nie jestem pewien, zwyczajnie mówię coś, o czym nie jestem sam pewien, co mi trochę nie pasuje, a nie lubię gadać głupot. Wydaje mi się, że po prostu to, jakie przedmioty są zdawane na maturze obowiązkowe, chyba zmieniały się z biegiem czasu i to wielokrotnie. Bo z opowieści takiej starszej osoby, babci mojej byłej dziewczyny, ona kiedyś zdawała maturę i tam było chyba trzeba wszystko było zdawać, od góry do dołu i to było bardzo ciężkie i trzeba było posługiwać się książkami i tak dalej. Czyli, no, ogólnie książki, ja szanuję książki, ale książka to nie jest takie źródło wiedzy jak, nie wiem, internet, gdzie łatwiej znaleźć sobie to, co potrzeba i znaleźć sobie w internecie jakieś opracowanie. Teraz jak się zdaje maturę czy coś, no to jest pełno kanałów, że tam ludzie tłumaczą i tak dalej. Często w pewnym stopniu non-profit, można powiedzieć, zarabiają w inny sposób na ten temat, z tematu, który podejmują, nie? Ja sobie tak przy okazji polatam, pogadam, nie? Także ten. A ona kiedyś musiała zdawać chyba wszystko, jak leci, kurczę, taka starsza osoba, nie? Czy troszkę, nie wiem, z trzy pokolenia w tył w stosunku do nas. Tak, później ta kobieta, która była jakieś 6, może 10 lat tak na oku starsza ode mnie, mówiła, że nie miała tego problemu, że nie musiała zdawać wszystkiego. A teraz znowu jest tak, że trzeba zdawać to wszystko, nie? Te podstawowe, raczej podstawowe według obecnego standardu, nie? Czyli polskiej matematyki. Czyli wnioskuję, że to musiało się zmieniać na przestrzeni czasów. I oczywiście moje zdanie jest takie, że na maturze powinno, jeżeli już musi być ta matura, to żeby wybierać kierunek, który kogoś interesuje, a nie na siłę komuś wciskać, komuś, kto jest dobry z polskiego, na siłę wciskać matematykę, jakieś logarytmy i takie inne rzeczy, które są nieprzydatne w życiu codziennym i mają nikłą jakąś przydatność w ogóle. Nie wiem, dla komu to jest przydatne. Uzależniać to od tego człowieka, który jest taki humanistycznie nastawiony, o jego przyszłość, od tego, czy będzie miał logarytmy. Albo inne takie rzeczy, mówię takie skrajne, moim zdaniem, których nie widzę zastosowania na co dzień. Ja tego nie rozumiem i tak nie powinno być. Nie rozumiem takiego rozwiązania, nie wiem po co to. Dobra, jakaś asteroidka tutaj widzę. Bogata, rich. Ale tutaj widzimy jakiś transporter piratów. Mi na tym nie zależy, niech se żyje. O, ja słyszałem, że niby WF ma być na maturze. Ty, widziałem właśnie, Wilku, widziałem takie coś, taką akcję na YouTubach, nie? I wiesz, co ci powiem? Że nie wiem, jak oni chcą to zorganizować, ale ten postulat wcale nie jest głupi, bo zauważmy, że tak naprawdę 3/4 ludzi... Za szybko to zniszczyłem. Wydaje mi się, że chyba z 3/4 ludzi, którzy kończą szkoły, pracują później fizycznie. Rozumiesz? Znaczy, może i tak nie tyle co rozumiesz, bo rozumieć możesz jak chcesz, ale to powiem jak ja to widzę. No i spoko, jeżeli jest jakaś opcja, żeby zdawać WF, no to okej, jak najbardziej. No bo sprawność fizyczna i tak dalej, oczywiście, no jak komu Bóg dał, nie? Zależnie od tego komu, jak Bóg dał tam zdrowia. Ja na przykład choruję, troszeczkę sprawność fizyczną mam tak w kratkę, jednego dnia źle, drugiego dobrze. Ale dopóki byłem zdrowy, to ja cały czas pracowałem fizycznie. Oczywiście wykorzystywałem mózg, intelekt, żeby tam liczyć i tak dalej. Pracowałem w drukarni, albo gdzieś tam na jakiejś stacji benzynowej i tak dalej. No to coś tam trzeba było policzyć, zaplanować, przemyśleć, nie? Ale głównie to wszystko opierało się o to, że podstawa to była fizyka, nie? Raczej sprawność fizyczna. Także ja nie mam nic przeciwko, żeby ta matura była z WF-u. Tylko ciekawego i to rozumiem, żeby to miało sens.
Moim zdaniem WF bardzo przydatny przedmiot i jest o wiele częściej stosowany. Serio, może to jest takie, nie chodzi o to, że chodzi mi o takie prostactwo, nie? Żeby ktoś mnie źle, jak ktoś mnie źle odbierze, no to jego sprawa, nie? A to nie jest takie prostackie, że WF, o jakie to jest głupie czy coś. No bo WF to jest podstawa. Większość ludzi, którzy kończą szkoły, wykonują pracę fizyczną albo w dużym stopniu fizyczną. To jest bardzo ważny przedmiot i sprawność fizyczna, rozwijanie tej sprawności fizycznej wcale nie jest głupie. Poza tym, jeżeli ktoś jest na przykład jakimś pracownikiem intelektualnym i siedzi w dokumentach, no to często siedzi na jakimś foteliku, siedzi przy biurku, korzystając z komputera. Na przykład biurka, no może dobra, biurka i tak dalej, na przykład biurka i fotele zazwyczaj, no nie wiem, teraz to jest troszeczkę bardziej zmechanizowane, nie wiem do końca jak to działa, ale wydaje mi się, że w fabrykach, jakieś nawet Ikeach i tak dalej, to nie jest do końca tak zmechanizowane, że tylko maszyny to robią, tylko ludzie fizycznie też przy tym pracują, nie? Także praca każdego jest przydatna w tym, to jest jak w mrowisku, nie? Każdy coś robi, nie? Żeby jakiś tam, nie wiem, naukowiec mógł sobie usiąść przy biurku, w fotelu, to ktoś fizycznie musiał wytworzyć to. Fizycznie pracując, nie? Ze zdolnościami manualnymi i też intelektualnymi, tak, żeby to zrobić. Oczywiście strasznie upraszczam, ale mam nadzieję, że rozumiecie ideę, o jaką mi chodzi po prostu w tym, o czym mówię. Jakaś asteroidka. Za dużo na tym nie zarabiam, ale chcę się nauczyć tego przy okazji, tego miningu. I właśnie, może inaczej, w ogóle praktycznie nie zwracam uwagi na to, ile zarabiam na tym. Trochę chyba za szybko. Chodzi o to, żeby była jak najbardziej rozpalona, zanim eksploduje. Jakkolwiek to nie brzmi, no. O jest, ładnie. Sama ten. Chodzi o to, żeby nie rozwalić, tylko żeby sama pękła. Zobaczmy. Nieoczyszczony grafit. Zebrano surowce, nieoczyszczony grafit, ruda. Otrzymano 30 tysięcy kredytów. No i bardzo pozytywnie mi się podoba. Jest zarobek. Tak, tak, wilk, no. Nie jest wasz teren, to jest teren jakiś imperialny, chłopcy. Trochę się pomyliliście. Dobrze, ten, jak ten, kurczę. Clint Eastwood, nie tylko się obrócił, pyk, 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 ich nie ma. Tak, oczywiście się śmieję z tego, co Biały Wilk tutaj napisał, że oczywiście jak idzie po chleb, to oblicza logarytmy, żeby obliczyć jak naj... ten... Ile trzeba chleba kupić, no to... Ty, ale w ogóle szczerze, Wilku, ostatnio o tym mówiłem, podczas grania w Medievala, w tą modyfikację Europa Barbarorum. Ja o tym mówiłem, ja tak naprawdę mam... że jak grałem w Europa Barbarorum, to musiałem zarządzać całym tym królestwem, nie? No dobra, tak imersywnie zarządzanie królestwem. Wiecie, o co mi chodzi, że to naprawdę nie jest moje królestwo. Ale chodzi o to, że trzeba tam podejmować dużo decyzji na temat tego, co gdzie zbudować, co przynosi jakie korzyści. Ja sobie to przeliczałem zwyczajnie, co mi się bardziej opłaca i tak dalej. I rzeczywiście, jak później chodziłem do sklepu, no to... tak jakby ta matematyka stosowana tam, czyli proste dodawanie, odejmowanie i... planowanie podczas zakupów w sklepie normalnie mi się przydawało, no bo obliczałem w ten sposób, w bardzo podobny sposób, co kupię, ile z tego jedzenia będę miał, na ile dni mi to wystarczy. I to było strasznie podobne do tego, co ja robiłem w Europa Barbarorum, nie? Dosłownie, serio. Dobra, najpierw to rozpracuję zaraz ten. Mam tarczę, ten ulepszone tarczę, także w razie czego skąd oni strzelali? A tutaj. Nie wiem, na ile to legitnie brzmi, co mówię, bo trochę nie wiem się wysłowić, ale dosłownie tak było. Tak było, no właśnie. No.
Grałem w Metka, to po prostu liczyłem. Dobra, kupię sobie ten budynek i ten budynek, ale musi jeszcze mi wystarczyć na wojsko i tak dalej. Czytaj, 2000 tu, 3000 tutaj. No i dobra, z tego zrezygnuję, no bo nie będzie mnie stać na budynki i tak dalej. I dosłownie byłem, kurde, nie wiem, na zakupie, to jest nie jest reklama sklepu, to nie jest lokowanie produktu. Byłem w Aldiku i planowałem, kupię to, zrobię z tego to, będę miał na tydzień jedzenia, z tego zrezygnuję, wezmę to. I dosłownie to samo, nie? Gra, a życie. Także ja serio, ja bronię tego stanowiska swojego, że gry są pożyteczne. Jeżeli się z nich dobrze poza tym korzysta, to są pożyteczne normalnie w życiu. Bo się uczymy normalnych rzeczy, które się później w życiu, kurde, no po prostu stosuje. Albo inaczej, nie? Na przykład ktoś gra w jakieś MMO, weźmy na to na przykład, nie? I dostaje quest log. I ma jakiś log z... I musi z 5 zadań zrobić. I to jest normalnie, jak idziesz do roboty w normalnym życiu i szef ci mówi, że masz dzisiaj zrobić 3 zlecenia. I masz gdzieś w głowie, albo dostajesz jakiś dokument, zlecenie, na przykład jak pracowałem w drukarni, i masz te 3 dokumenty, kładziesz sobie to gdzieś tam, żeby nie zgubić te dokumenty, patrzysz na te 3 zlecenia, dostajesz jakieś wytyczne od przełożonego, co w jakim czasie wychodzi z firmy, i ten, i bierzesz pod uwagę, od czego wtedy planujesz, zaczynę od tego zlecenia, później zrobię to, gospodarujesz czasem i realizujesz kolejne zadania, tak jak w MMO, gdzie masz jakieś 3 zadania, na początku, nie wiem, weźmy na to na początku, tak jak miałem przed chwilą, na początku zrobię zadanie tutaj, później będę miał po drodze tutaj, więc wyskoczę stąd tutaj, bo będę miał po drodze. To jest to samo, co w prawdziwym życiu w prawdziwej firmie. To jest, kurde... Także ludzie, którzy krytykują gry i mówią, że gracze są głupi i gry są głupie, no to ja się nie zgadzam z tym. Ja to często powtarzam, bo to zdanie wciąż pokutuje w naszym społeczeństwie. No stana chyba ten, toaleta trochę tam wciągła, nie? W kibel wsiągł. Ten. Odpalił spłuczkę i go ten, zawirowało do tego, do kanału. Jakieś punkty za to dostaję, chyba doświadczenie, albo jakiś inny prestiż tutaj. Reputację sobie poprawię. Dobra, to jest biedne, pur. A ja nie chcę biednych asteroidów, ja chcę takie bogate asteroidy. Składowisko. Tranzytowa. Gdzie jest ta stacja tranzytowa? Tutaj. Z tego niewiele leci, ciężko to rozwalić. Chciałbym jakieś takie bogatsze. Ostatnio, jak tutaj latałem, to było dużo takich bogatych asteroid. Okej, jakieś mieliśmy tutaj kolizję. Imperialny statek strażniczy sam się tutaj rozwalił na czymś. Asteroida. Dobra, to już wygląda tak w miarę lepiej. Tak oglądałem, tak rzuciłem okiem generalnie na jakieś takie poradniki internetowe na temat tej gry. I przeczytałem, że... Sorry, trzeba być wyczucie, nie? Żeby nie pękło pod ostrzałem tego z nagrzania. O, 60 tysięcy, dobry ten. 60 tysięcy, 30 tysięcy i nieoczyszczony krzem. 90 tysięcy, dobrze, parę wątku, żeby się teraz nie zgubić, nie? Że są jakieś buildy specjalne. Że, bo ja wcześniej się pomyliłem podczas poprzedniego nagrania, bo myślałem, że trzeba mieć specjalny okres do tego, żeby... ten, być górnikiem w kosmosie. Wystarczy cokolwiek, wystarczy obijać czymkolwiek te asteroidy, byle żeby właśnie się rozżarzyły i żeby eksplodowały z nagrzania.
Także o to chodzi i czytałem też o tym, że są jakieś takie specjalne buildy pod to, ale chyba jakieś takie wysokolevelowe, że tam jest dużo jakichś takich chipsetów i tak dalej, jakichś dodatków, żeby jak najlepiej to wykonywać, nie? Tak, a druga sprawa to to, że właśnie zrobiłem 90 tysięcy za taką jedną asteroidę i dostałem też jakieś krzemy czy coś tam, jakieś takie minerały, a z tego co czytałem... Ja tam nie chcę lecieć. Ojejku, przypadkiem. Z tego co czytałem, to jest potrzebne później do jakiegoś wybudowania specjalnych statków. O, takie coś się przed chwilą rozbiło, bo rzuciłem okiem. Nie wiem, czy to widzieliście, że się rozwaliło coś. Zobaczmy, da radę? Da radę. Okay. A pobawię się trochę w tego Skywalkera. Ach, kurna. Jeszcze nie ma tego wyczucia. Ja ciekawe, czy my tutaj... A to na razie na spokojnie, nie? Jest, luzik, da się przelecieć. To wszystko się teraz bawi, bo na polu bitwy nie ma czasu na zabawę, trzeba już to ogarniać. Także... Wyuczam się refleksu na tym. Hu, dobra. Przeszedłem przez to. Jej! Kurna, prawie. Dobra, przeleciałem, ale nie liczy się, bo się pozahaczyłem. Było brzydko. Bardzo ten dopalacz pomaga tak jakby ustabilizować kierunek lotu. Na przykład lecę do przodu, ale chcę się obrócić. Pomaga zdecydowanie się obrócić, przyłożyć taką siłę napędową z trochę z innego kierunku. Okej, okay, fajnie. Dobra, troszkę zarobiłem. To jest taka słaba asteroida. Dobra, zadanie wykonane. Trzeba by było zadokować może, nie? Wróć do hangaru. Da się tutaj ten? Zadokować w tym miejscu? Zobaczmy. Okej, chyba nic za to nie płacę. Skywalkera, nie? Skywalker. Luke Skywalker. Albo Anakin Skywalker. W sumie nie wiem, który tam lepiej lata. Obydwoje tutaj skill mieli bardzo podobny. Bardzo ładnie Anakin Skywalker latał w drugiej części Gwiezdnych Wojen, ale tutaj Luke Skywalker, prawda, później go trochę tak rozwalił na tym, na Gwieździe Śmierci. Chyba w piątej albo w szóstej części. Także tutaj obydwoje niezły poziom, nie? Obojętnie, także obojętnie, który Skywalker, nie? Vanad. Właśnie, tutaj są te łupy. Nieoczyszczone osmium. Grafit. Vanad. Krzem. Okej, okay, nieoczyszczone takie rudy. Karma jest. Skubi chrupki jakieś wpadły, czyli tutaj reputacja rośnie. Doświadczenia 11753. I troszkę kredytów. 300 tysięcy kredytów, troszkę ponad. Ale... Nie sobie, czy to przez to zadanie. Nie, to nie, to zadanie jest oddzielnie. Dostałem ten Iridium. Czyli to jak na razie tylko wiem, że Iridium jest na przykład przydatne. Taka opłata za skoki pomiędzy stacjami tutaj. W różnych układach gwiezdnych. Dobra, zobaczmy, jakie zadanie tutaj od Seleny Galo. Jakby ktoś ten. Ja już mówiłem o tym wcześniej. Ja sobie gram tak, żeby się chillować na tym. Robię te zadania kampanii i czytam je. Ja lubię takie klimaty, także mi to nie przeszkadza i ja sobie to czytam. Jeszcze tak w ogóle Selena Galo, 27 lat, organizacja Zjednoczone Centrum Najemników, UMC. Okej, okay. Zadanie umcy. Zadanie rekrutacja i trening najemników, dokumentacja personelu, pisma rekomendacyjne po zakończeniu kursów. Wychodzi na to, że ja należę do tej organizacji UMC, Zjednoczone Centrum Najemników, bo do mnie się zwracają jak do najemnika, ona wydaje mi jakieś polecenia, także już teraz rozumiem, dlaczego mi rozkazuje. Dlaczego mi ta kobieta rozkazuje? No dobra, jest chyba moim przełożonym, tak jakby. Nie, jeżeli chodzi o lore tego świata, nie, historia tego świata, staram się to dalej zrozumieć. Urodzona w... Ale to ten,
ten stan, jak ty idziesz spotykać się z kolegą, to ja ci nie będę życzył powodzenia w takich sprawach, jak idziesz się z kolegą. Przebie tak pisałeś, że idziesz się z kolegą spotkać, nie? Żarcik. Proszę się nie obrażać. Urodzona w ruchomej kolonii federacji, Selena dostała się do prestiżowej Akademii Dyplomacji i Kwestii Prawnych. Gala ukończyła akademię ze średnimi wynikami, dostała wiele pozytywnych ocen i rekomendacji nauczycieli. Charyzmatyczna i urocza, jest znana z aktywnego stylu życia i wesołego usposobienia. Była widziana na wiecach ochrony zagrożonych gatunków, a także jako zbierająca fundusze na najnowszy projekt Wpływ ciężkiego promieniowania teta na żywą tkankę naczelnych. Czyli naczelne to takie te z rzędu małp. Chyba my się też zaliczaliśmy do naczelnych, nie? Tak, z tego co pamiętam to tak. Umiejętność łatwego nawiązania znajomości. Tutaj teraz ten, matura to bzdura, pewnie by mnie dojechali, jeżeli się pomyliłem, ale nie zdałem matury, także jestem bezpieczny. Umiejętność łatwego nawiązania znajomości, utrzymania przyjaznych stosunków z ludźmi różnych profesji i sfer socjalnych dała jej ostatecznie wysoką, płatną pozycję w Zjednoczonym Centrum Najemników. Okej. Okay. Dobrze, to życzę tam miłej zabawy, udanej zabawy. Ten stan. A kurka, woda poczytane. Ze mną jest dzisiaj herbatka tylko. Jeruna, ile ja gadam w ogóle, jejku. Trzeba pić, bo ja się po prostu... Okej, wszyscy ze dwu poszli, ten stan poszedł. Przepraszam, coś sobie tutaj ogarniam na czacie. Sorki, już. To. Dobra. Ukończ misję przekwiecony, dredno. 12 minut zdobywając 1000 punktów efektywności. Dobra, no to robimy misję. Za te iridium. Szczególnie cenny surowiec może być uzyskany w trakcie poszukiwania trofeum po bitwie. Dobra, wciąż nie widzę do czego to służy, oprócz tej jednej rzeczy. Pamiętasz jak szybko ostatnia próba połączenia floty z tobą się skończyła? Wygląda na to, że sygnał jest zakłócany przez... potężny system zakłócania komunikacji, tylko statki klasy Dreadnought mają taki sprzęt. Doszła do nas informacja. No, czyli Dreadnought to... Ja to przynajmniej tak odbieram, czyli wczesna forma pancernika. Jeżeli chodzi o morze, tak? To no, może w jakiś stopniu to się przekładać na ten... na kosmos, nie? Doszła do nas informacja... Może zaraz, tylko dokończę. Chciałem coś powiedzieć. Doszła do nas informacja, że jeden z nich... był w rękach piratów w sąsiednim sektorze, używając systemu zakłócania do wyciszenia sygnału SOS swoich ofiar. Oj, nieładnie, nieładnie. Kretyni, kurczę. Złoczyńcy korzystają z faktu, że szturm portali wywalił całą... No nie wiem, czy tacy kretyni, no bo... To nie jest głupie, nie? Także ten... Całą kolibrację wszystkich bram warp. Więc wszyscy muszą ręcznie się z nim łączyć, wiesz, bez kalibracji stanów statków z bramów jest niebezpiecznie skakać. Idź wytłumacz piratom, jak bardzo się mylą.
Urządzenie zakłócające jest zazwyczaj zamontowane w kabinie dreadnota. Celuj tam i nie oszczędzaj amunicji. Zobaczmy, jak ten dreadnought wygląda. Dobra, wylot. Ojejku, co się dzieje? Misja PVE, region Europa. Czyli pierwsza misja taka wspólna chyba. Nic wybrać nie mogę. Ogólnie z tego, co rozumiem, chodzi o to, żeby współpracować z kimś. Dobra, mamy zwiadowcę. To coś. Gunship. Tego nie rozumiem, co to jest. Nie pamiętam, co to było. Chyba jakaś ten, fregata duża. Przygotuj się do bitwy, przechwycony dreadnought poziom pierwszy. Przejmijcie stację kontroli dreadnoughta. Wybór. No pierwszy poziom, jestem początkujący, nie? Okej. Okay. Wszystko się zacznie za 5 sekund. Herkules? Może być. Wrogie statki w sektorze. Generatory. Wow, kurna, ale mi to i napierniczają od góry. Ja się szybko uleczył. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Ja się biorę za te pchełki tutaj w powietrzu czy przestrzeni. To rozumiem. Generator. Dobra, ja osłaniam swoich, zdejmuję takie mniejsze cele. Zostawię ten. Aha, przejmowanie obiektu, my to mamy przejąć. Dobra. Okej, okay. I to jest właśnie co w otwartym terenie się uczyłem. Trochę taki driftcik tutaj, przychaczymy. Fajne iskierki lecą, ładne. Dobra, zrobiono. Widzę jakieś trzy okręty tutaj. Chyba myśliwce. Zobaczmy. Dobra, jedziemy z nim. Oj, on jest. Okej, okay, nie namierzyłem go przed strzałem, także mój błąd. Zauważyłem ostatnio, że cały czas... Często, może inaczej. Okej, okay, strzela do naszej fregaty takiej... ratowniczej, nie? Dobra, trzeba ruszać dalej. O, właśnie. On chyba to jest taka ta fregata inżynieryjna, może tak. Oni leczą. Znaczy potrafią leczyć, ale potrafią też walczyć, nie? Tylko wiecie, trochę słabszy stopień niż coś nastawionego na damage. Ciekawe, czy mam ograniczony czas. 17 minut, dobra. Dobra, dawaj go, kurna, co on taki twardy. Pyk. Nie ma. Zbyt twardy, to rakietą się poprawi. Dobra, lecę do naszych. Mamy tutaj fregatę, z tego co rozróżniam, i fregatę inżynieryjną. Tylko nie czemu ta fregata inżynieryjna tutaj stoi cały czas w jednym miejscu, zamiast się przemieszczać. Powinniśmy atakować na ten. Na ten generator ruszać, nie? A ten fregatów stoi cały czas w miejscu i się nie rusza stąd. Sorry, chyba do swojego strzeliłem. Nie, tutaj trzeba lecieć przed siebie, bo tutaj coś dziwnego się dzieje. Chwila. Dobra, rakietka, ostrzał, kapitan piratów zdjęty. Następny. Dobra, trzeba ogarnąć, co się dzieje. Na jeźdźca... Co teraz jeszcze? Cel. Destroyed turrets. Główna broń. Kapitan najemników. Lecę im naprzeciwko. Zobaczmy, co to... Czy
trzeba zniszczyć jakieś turety. Orety, orety. Jakieś wieżyczki, no? Gdzie to jest? Tutaj. Okej, takie jedno strzały. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra. Trochę przydryfciłem po pokładzie, po poszyciu tego okrętu. Tego dreadnota chyba. Dobra. Jak ten kurna Luke Skywalker. Teraz jeszcze trzeba wjechać i jakąś spuścić bombę pewnie, nie? Dobra, lecę im pomóc troszkę. Chociaż co teraz jeszcze? Stable Field Generation. Generator. Generator, dobra. Jejku. Teraz pierniszam sobie, tutaj nic po mnie. Ten generator trzeba wyłączyć. O, to jest nasz cel. Ja już zostawię tę fregatę inżynieryjną, bo oni po prostu nie ogarniają, o co chodzi, nie? On nie ogarnia ten jeden okręt. Jakieś ładne, przestronne miejsce, gdzieś tutaj poza strzałem wroga. A, może tutaj w miarę bezpieczne. Wystarczy tutaj być, nic nie naciskam, po prostu jestem. Dobra, pomanewruję. Życzę powodzenia w trapieniu. Tu nie ma co, bo to oni się odradzają cały czas, ci piraci, jak po prostu te orki z Mordoru wychodzą. Okej, okay, rozwalone. Destroyed Flag Systems. Co to jest? Wyrzutnie rakietowe, dobra. To może jakoś na sposób. Nie wiem, czy to jest twarde, czy nie, dobra. Lecimy na barana. Właśnie. Twarde to jest. Siadło. Dobra, może da się rozwalić tę tarczę? Co się tutaj dzieje? Nie, nie da się. Aha, tam trzeba lecieć, dobra. Myślałem, że da się osłabić tę tarczę, ale one się wyłączają tak jakby jedno po drugim. Ej, eleganckie są te misje, świetnie się bawię. Serio, fajne to jest. Dobra, zrobię jakiś tutaj unik. Poszukam jakiejś tutaj zaczepki. Pomożemy nasza fregata tutaj. Okej, dobra, zrobione. Tutaj, kurczę, nasza fregata inżynieryjna, moim zdaniem, się przemieszczała jak pijany bombus po tej przestrzeni, nie ogarniając, co się dzieje. Przynajmniej moim zdaniem, ale jakoś daliśmy radę. Chciałbym trochę pograć z jakimiś fregatami inżynieryjnymi, żeby nie było. Tak, poproszę te Iridium. Moim zdaniem to może być ciężka robota, granie takim inżynierowcem. Ale mi się podoba takie coś. Okej, właśnie widzimy tutaj 31 tysięcy. Ale dobrze się zarabia tutaj. Tutaj też prawie tyle, ile z tej kopalni, nie? Z tych asteroid 241 tysięcy. Dobrze mówię, no dobrze mówię. 241 tysięcy. A ze skałek było 30 tysięcy ponad. Także jest taka różnica. Bądź pierwszym, który przejmie radiolatarnię w bitwie. No proszę, pionier. Przejmij dwie radiolatarnie w jednej bitwie. No właśnie dlatego ten ekran, kamerkę sobie przestawiłem tutaj, żeby tego nie zasłaniać, nie? Okej. Okay. I tutaj Hercules Rage. Dobrze. Zdobycze, asysty, zabójstwa. Okej. Okay. Przepraszam. W sumie czekajcie, 14, 12. Asysty.
cały czas to powtarza, żeby nie bawić się za bardzo w statystyki, bo to odbiera cały ten fun zabawy, ale jakieś takie rozsądy na to spojrzeć można, nie? Żeby wywnioskować, czy co tutaj można poprawić. Tutaj w sumie trochę mało byłem aktywny w walce, ale bardziej się zajmuję tymi zadaniami. Na początku latałem jak szalony za tymi samolocikami małymi, ale to nie miało sensu, także... Chyba dobrze, nie? Że realizowałem zadania w misji, a nie po prostu latałem, żeby mieć jak najwięcej punkcików, nie? Kili. Tutaj mogę to co prawda ulepszyć, ale wciąż za to doświadczenie wolne. Ja wiem, że mam doświadczenie z innych gier tego typu. Z tej stajni, bo nie wiem, czy Ganji jest też odpowiedzialny za te World of Tanks i tak dalej. Musiałbym sprawdzić. Często mówię o tym, trzeba by było już tutaj skończyć, za często mówię o tych czołgach. Ale tam też jest te wolne doświadczenie, nie? Czyli nie wydaje na byle co, tylko na jakieś takie specjalne jakieś okazje. No i tyle, jakieś zadanie? Zakończone. Tutaj? Zakończone. 20 statków przeciwnika zniszczone. Coś, jakieś 20 punktów, coś obiektu miałem zrobić, też wykonane. Weź udział w bitwie PvE. Zakończone. Twoim zadaniem jest zapewnić 2 statki, zapewniłem 1, ale przeszło. Za bardzo lubię ten statek, dobrze się na nim czuję, nie chcę go na razie zmieniać. Dobrze się bawię na nim. Zniszcz 20 statków bronią EM. No. No właśnie, zobaczmy, z czego ty strzelasz. Bronię EM, średniego zasięgu. No to dobra, przerzucimy się na tą EM-kę. Jest tutaj z milion, prawie 2 miliony kaski, także można tutaj ten... zainwestować. Ej, fajnie, można sobie wybrać, czy będę latał na kinetyki, czy na plazmowe. Nie, dalekosiężne działo kinetyczne. Okej. Okay. Dla rangi 3-7. Dla rangi 3-5. Dla rangi 2-4. Ciekawe, czy tutaj jest taka, tak dosłownie, jedyna słuszna droga też na ten budowę tego statku, które te działo... Wydaje mi się, że te działy jest najwyżej poziomowe. Ale niestety, no chyba będę musiał... Ale tak to jest w życiu, no... Korzysta się z doświadczenia z innych segmentów w życiu. Nabytego w innych segmentach. Także World of Tanks było takie coś, że były te trollgany na przykład. Gdzieś KV-5 czy 6, nie pamiętam jak to się nazywało już teraz. Dawno nie grałem. Można było zainstalować takiego trollgana, który miał walnięcie. Ale strzelał nieczęsto. No i to było raz się uda, raz nie. Albo można by mieć coś szybko strzelnego. Także tutaj przydałoby się nauczyć... jakoś rozróżniać to, co jest lepsze, co jest gorsze. Albo, a może nie ma tak? To by było nawet lepsze, gdyby nie było lepszego albo gorszego uzbrojenia, tylko uzbrojenie dostosowane do różnych sytuacji. Fajnie by tak było, ale w każdym razie potrzebuję tutaj generator osobliwości. Potrzebuję elektromagnetyczną broń, żeby zaliczyć zadanie. Także zainwestuję. Też widzę, że jest najdroższe chyba. Albo nie, to jest najdroższe, bo to jest ulepszenie już gotowego. A tu już jest taki podstawowy moduł. Dobra. Do czego ja dążę? Ja dążę do konkretnej rzeczy, chcę zrozumieć. Damage per second. Damage per second. 1800, ok. Elektromagnetyczne, kinetyczne ma największe obrażenie na sekundę. O to mi chodzi, nie? Żeby porównać te bronie. To ma mniejsze obrażenie na sekundę, ale jednostkowe. Za to ma jednostkowe większe obrażenie, że jak raz trafi, to jest ten. Jest kopytnie, nie? Tutaj 2604. Aha! To jest taki chyba trollgun trochę z tego, z czołgów. Nie? Między 1200 a 3100. A tutaj jest takie 2600. To z kolei ma jednostkowo najmniej, ale najwięcej na sekundę. Dobra, ale tutaj chciałbym spróbować coś nowego, także zobaczymy jak ten generator osobliwości działa, czyli broń elektromagnetyczna EM. Szansa na krytyki, bonus obrażeń krytycznych, prędkość pocisku 1200, prędkość pocisku to 6000. Ej, może być ciężko tym trafić. Prędkość pocisku jest praktycznie... no 6 razy, no może 5 razy mniejsza niż przy kinetycznych obrażeniach. To, ale będzie trzeba zobaczyć jak to działa w praktyce, nie?
Wiecie czego szukam szczególnie? Zasięgu. Zasięgu tej broni. Z jakiego zasięgu można tutaj strzelać? Szybko strzelność. Krytyki. Bonus obrażeń krytycznych. Ok, jak krytyk wejdzie, to jest mocny bonus. Prędkość pocisku. Aha. Powolno, strasznie wolno. Zasięg ognia, ok. 3 km? No bo to są te 3180 metrów. Dobra, czyli jest trochę dłuższy zasięg niż te działka, które ja mam na chyba... A nie, to nie porównuję w ten sposób, dobra, sorry. Ok, chwila. Jakby ktoś nie wiedział, ja lubię te porównania, lubię sobie porównywać broń i później ogarniać po prostu... Jak się nauczę różnych rodzajów uzbrojeń, to będę wiedział też, co przeciwnik ma, nie? I jak z tym walczyć. A to ma jaki zasięg ognia? 3500? 300? A to ma... Zasięg 4600. Co ma największy zasięg? To ma 4600. To jest plazmowy. Kinetyki mają 3500. Zasięg taki średni. No i EM 3180, najkrótszy zasięg, powolne pociski, duży rozrzut, 1,5, a tutaj, no dobra, to taki ten, duży rozrzut jest na tym, co to za w ogóle jest? Okej. Troszkę mi się to nie podoba, ale wezmę, spróbuję, nie? Polatam na to, zobaczymy jak to działa. Mam zadanie na to, uczę się podstaw, także stać mi na to, także ten, będą testy. Ulepszamy na maksa od razu. W razie czego wiem, gdzie są dobre asteroidy teraz, to mogę sobie na to zarobić, nie? Ale osobiście robię to na trening, ale nie podoba mi się to. Kinetyki mi bardziej jakoś tak pasują, jak na razie. Po statystykach i tak w praktyce, ale nie będę się tak oceniać tak na mur beton, ponieważ nie mam jeszcze takiego doświadczenia praktycznego. A i są pociski i rakiety. Ja... Wiecie co wam powiem, mi się to podoba generalnie, ja lubię takie rzeczy, są różne rodzaje uzbrojeń, także można sobie dostroić swój statek do konkretnego stylu gry, nie? Ja nie narzekam, mi się to podoba. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie rzeczy, gdzieś pogrzebać w tych bebekach tego statku i zrobić sobie go pod siebie albo pod konkretną robotę. Okej, okay, jakieś deflektory, podwójny deflektor, typ amunicji do tych dział elektromagnetycznych. Standardowe pociski, jeszcze mnie zastanawia, co to jest za różnica tutaj między tym a tym. Aha, to jest amunicja premium. O nie, nie, to nie, to sorry. To bym musiał zużywać te galaktyczne kredyty, ja nawet ich nie mam, nie? Standardy... Jak? Galaktyczne standardy. Okej, okay, galaktyczne standardy, tak mówiąc konkretnie. To na tym polega ta różnica. Ciekawe, czy jest duża. 3391. 3391, nie widzę różnicy. Aha, ale jest dodatkowe doświadczenie za zabicie wroga? Ej, to nie jest głupie. Czekajcie, tylko że zanim ja to powiem, chcę jeszcze porównać resztę statystyk. Okej, ładowanie 6 sekund, promień wybuchu 100. Ładowanie 6, 100. Inaczej, kontrol. Nie rozumiem, ale co, jaki plus, że co plus? To nie jest, to coś innego, nie rozumiem tego na razie, nie mniejsza, nie? 120. Ej, to jest dobre. Nawet nie wiecie, jakie to jest dobre. Moim zdaniem, tak mi się wydaje, ale jeszcze bez doświadczenia. Także ten. Tylko tak dedukacja, nie? Prędkość lotu. I słuchajcie, to jest bardzo fajne. Zasięg lotu 5, 2, 8. Wiecie, o co mi chodzi? Że wychodzi na to, że te uzbrojenia premium i podstawowe, przynajmniej na tym poziomie, na tym przykładzie, nie robi żadnej różnicy w gameplayu. W sile ognia nie daje przewagi wrogowi w walce. Jedynie na co to wpływa, to to, że ktoś, kto używając tej amunicji, dwa razy szybciej zdobywa doświadczenie. Czyli może szybciej grindować i zdobywać, nie wiem, na przykład nowe poziomy.
Ale dla kogoś to po prostu nie gra po to, żeby mieć jak najlepsze statki, tylko gra dla zabawy, tak na przykład jak ja teraz. Ja nie muszę być najlepszy, żeby się dobrze bawić. Ja mogę być... Znaczy, no... Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Mi sprawia fan bycie na pierwszym, wiecie, najlepszym, nie wiem, pilotem, okej. Okay. Jak będę najlepszy w statystykach i tak dalej. Ale chodzi o to, że to podczas bitwy nie ma wpływu, nie? Także ktoś, kto wydaje pieniądze i ktoś, kto nie wydaje pieniędzy, ma te same szanse na zwycięstwo. I to jest eleganckie, tylko że później szybciej sobie będzie zdobywał nowe okręty, nie? No ale to tylko tyle, no jak mi się podoba te latanie, to mi to nie przeszkadza, że trzy bitwy dłużej polatam, bo ja się dobrze przy tym bawię. Także dla mnie to nie jest problem. Obecnie, tak? Może w przyszłości, może trochę, ale... To jest moim zdaniem mądre rozwiązanie. Jest balans zachowany między graczami premium, wydającym pieniądze, a nie. Przynajmniej w wypadku uzbrojenia. Dobra, chyba się wygadałem. Nie wiem, dlaczego nie mogę tutaj zmienić sobie amunicji. Wymaga 6 rangi pilota. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, są różne rodzaje amunicji. Podoba mi się to, różne rakiety, ale tutaj na razie premium albo nie premium, które robią tylko różnicę w progresie rozwijania, zdobywania doświadczenia po prostu, no po ludzku. Czyli można szybciej grindować i tylko tyle. I bardzo mi się to podoba. Leczenie. Ja sobie chyba odtworzę to, co mam na poprzednim statku, bo mi się te zespoły podobają. No. Czekajcie, jeszcze załoga. Patrzcie, załogę mam zrobioną tak. Zmniejsza uszkodzenia kadłuba od wybuchów o 30%. Zmniejsza uszkodzenia od trafień krytycznych. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o kadłub, nie? Zwiększa o 65% zasięg czujników statku. Zwiększa też maksymalny, optymalny zasięg broni głównej uzbrojenia. Okej, okay, to może się troszeczkę nie nadawać do tego i do tej broni, którą mam teraz. Bo ma krótki zasięg maksymalny, także to jest niewielki bonus, tak jakby. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Może się przydać, żeby trochę wydłużyć, ale lepszy bonus dodaje do czegoś, co ma większy zasięg, nie? Procentowo doda większy zasięg. Także może to jakaś zmiana? O, rozrzut można zmniejszyć. To jest rozrzut dosyć duży. Nie, pójdę w to. Zdecydowanie w to. Chyba nic za to nie płacę, mogę sobie normalnie zmieniać. Z tego co widziałem, przeczytałem, ta broń ma duży ten, duże trafienie krytyczne, 10%. Także wydaje mi się, że to może być spoko. I prędkość regeneracji tarczy. Pojemność tarczy. Wolę to, żeby szybciej wracać do normy. Okej. Okay. Jak na razie te rakiety mnie aż tak nie bolą, także zobaczmy jaki jest wybór, może inaczej. Wzmacniać namierzania. To by mi się tutaj przydało. Zwiększa szansę głównej broni na krytyczne trafienie. Aha, głównej broni. Dobra, to się zgadza, no bo moja główna broń ma bonus obrażeń krytycznych 50% i 17% szans na to, ok? Pierwsze buildy, kurczę, takie. A to zwiększa szanse na krytyczne trafienia o 30%, czyli dobra, tak w zaokrągleniu, nie? 30 plus 17, w zaokrągleniu 20, to jest prawie 50% szans. Plus ta umiejętność. A te pułapki termiczne... No to jest to, że... Dobra, to jest to, że gubią cele, rakiety... Aha... I też zakłóca torpedy. Okej, okay, ja potrafię to wymanewrować tak po prostu w locie. Albo jak nie umiem, to moje tarcze jak na razie dawały radę, także nie czuję takiej potrzeby, żeby gubić to przy pomocy tego, nie? Ja bym wolał po prostu sobie tarcze ewentualnie zreperować. No bo co, ile to działa? Okej, okay, to działa 30 sekund. Czyli raz na 30 sekund mogę zgubić... Raz na 30 sekund mogę zgubić te rakiety, ale równie dobrze mogę też zreperować tarczę i przyjąć parę rakiet na siebie, a zreperować te tarcze.
Także to jest jedno z dwóch i mi się to wydaje takie łatwiejsze w użyciu to. Także ja wolałbym wziąć to, ale jeszcze chwilka. Bo są dwie nowe rzeczy tutaj. Albo przynajmniej jedna nowa rzecz. To jest nowe. Jestem ciekaw, co to jest. Tego nie widziałem jeszcze. Generator konstelacja 5. Typ. Chyba 5 to znaczy ranga? Ranga tego. Z tego co tak czytałem, że jak jest obok nazwy jest numerek, to chyba znaczy rangę tej rzeczy. To może się przydać. Jeżeli jest tak jak myślę, to są na razie moje takie założenia. Dywagacje, coś na tej zasadzie. Chociaż chyba niedokładnie używam słowa dywagacje, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Nie? Takie moje dociekania, nie? Aktywny moduł. Co znaczy, że to jest aktywny moduł? Aktywny moduł. A to też jest aktywny moduł? Dobra, aktywny moduł bojowy, ok? Sorry, staram się to zrozumieć, nie? Moduły uderzeniowe dla statków Hercules Rage i statki premium tej samej klasy dla rangi od 1 do 5. Ok, jesteśmy randze trzeciej. Limit unikalnych modułów od 1 do 3. Ok. Prędkość pocisku. Ok, rozumiem. Prędkość pocisku. 1 km na. Albo dobra, no 1 km na sekundę. Tak? 100 metrów na sekundę. No to chyba o to chodzi, tak? Zasięg ognia maksymalny 3 km. Zużycie energii 200 jednostek. Ładowanie 20 sekund. Dobra, można to w miarę często używać. Generuje chmurę cząsteczek poruszającą się w stronę celu, zadającą 14300 obrażeń termicznych na sekundę. Szansa na trafienie krytyczne zwiększa się o 35% na 5 sekund. Wydaje mi się, że to może być dobre przeciwko jakimś dużym jednostkom, inżynierom, fregatom dalekosiężnym, niszczycielom, chociaż niszczyciele potrafią się szybko, tutaj mają różne umiejętności, tak, co było tutaj napisane w tym, w opisie całej typów, w opisie typów jednostek miały tam różne takie przeskoki i tak dalej, takie, no wiecie, takie dasze czy coś na tej zasadzie. Czy nie, dasz to jest chyba będzie taki krótki przeskok, no nie wiem, ale coś takiego, takie przeskoki po mapie. Ale dobra, większe jednostki można pewnie łatwiej to złapać i zadaje to duże obrażenie, bo 14000 zaokrągleniu na sekundę, tak? To trwa przez jakiś dłuższy czas. Bo krytyczne zwiększa się o 35% na 5 sekund. Ale jak? Szansa na trafienie krytyczne zwiększa się o 35% na 5 sekund. Tak ja to mam rozumieć, że moja szansa? Wszystkiego, czy tylko tej jednej umiejętności? Czekajcie, mam nadzieję, że o co mi chodzi, nie? Bo jest napisane, generuje chmurę cząsteczek poruszającą się w stronę celu. Okej. Okay. Zadające te obrażenia na sekundę. I szansa na trafienie krytyczne zwiększa się o 35% na 5 sekund. Ale kogo? Jednostki, którą tym trafię i mogę normalnym atakiem zwiększyć swoje szanse? Czy 14300 i to jeszcze ma szansę na jakieś krytyki? Nie rozumiem trochę. Ale wydaje się być mocne. Ale w każdym razie chciałbym mieć tę tarczę. Pułapki termiczne. Zobaczę tylko, czy nie ma zadania przypadkiem. Chwileczkę zniszcz. Ja nie mam na to zadanie, także pieprzyć to. Biorę ten, tarczę, bo to rozumie mi się fajnie na tym lata. Ej, jest dobrze. Ulepsz. Dobra. Level upuje wyżej, będą coś może lepsi przeciwnicy. To też ważne. Wzmacnianie, namierzenie, te płatki termiczne, także tego na razie nie chcę. Okej, jest na maksa. Leczenie na maksa. Tysiące życia, czyli połowę życia mi to zwraca na jedno życie, w sekundę, tak? Tak, dobra. To jest chyba tarcza, ale nie podświetla mi tego. Nie, co ja mówię? Dobra, przeżycie, tutaj jest. Przeżycie. Nie rozumiem, szczerze mówiąc, sorry. Przepraszam, ja się dopiero uczę, także proszę o zrozumienie, się dopiero uczę.
Ja chcę się dowiedzieć, ile ma przeżycie. Kadłub. Nie wiem, co znaczy przeżycie, nie mam zupełnego pojęcia. Ale pisze, że kadłub ma 6256 punktów i tarcza ma 3465 punktów. A co daje, co jest przeżyciem? Nie wiem, czy to jest jakaś taka ogólna statystyka czegoś tam. Nie mam pojęcia, sorry, nie rozumiem. Okej. Okay. Chyba ogólna wartość bojowa, takie ma wrażenie. Jejku. Zwiększa szanse głównej broni. Czy tylko tej? Oto, a to jest ten generator konstelacja. Dobra, chyba stestuję i to, i to. Jest to bardzo powolne, także jakieś większe jednostki może być się to fajnie ten robiło. Wezmę, zobaczę, przetestuję. Chociaż ogólnie tak w sercu chyba wolałbym po prostu wzmacniać namierzania, żeby krytyki sadzić z głównej broni. Ale dobra, wiecie, można przetestować, stać mi, na razie trochę zarobiłem na tych, na kopaniu, także... Odwołaj, tego nie chcę z wolnego doświadczenia, polecimy bitwę. Potyczka. Lecimy. Co tutaj, są jakieś zadanka? Właśnie zniszcz 20 statków bronią EM. Spróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie. Okej, dwie misje, ale na poziomie 10 albo wyższym. To mnie trochę konsternowało, dlaczego mnie nie zalicza tej misji, bo cały czas miałem w tyle głowy, że to wziąłem. Ale to jeszcze muszę trochę chyba ten... po level upować. Dobra, to jest zrobione, to jest zrobione. Broń ulepszona. Dobra, nowy okręt, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Nie rozumiem jeszcze tej broni. Mamy tutaj, u nas jest zwiadowca i szturmowy, czyli ja, gunship. U przeciwnika też scout i ta jednostka, tego jeszcze nie rozumiem. Chyba dywersja czy coś takiego. Ej, co jest? Aha, nie zmieniłem swojego statku. Dobra, okej, niech będzie. Dobra, nasz scoutik leci górą. Myślałem, że zmieniłem ten statek, zapomniałem, nie? Skałcika puszczę górą, żeby mi tutaj wykrył przeciwnika. No jest... Trochę nie ogarnia roli. Niech będzie. Bo to generalnie on powinien wynaleźć przeciwnika. Siadło. Opa. Okay. Nasz sobie... Kto jest? Mamy, dobra, 10 żyć. Zacząłem rozumieć ten tryb. Jak to się nazywa? Bitwa drużynowa, zniszcz statki wroga. Leci rakietka, no to uniki. Rozbiła się rakietka. Co tu się dzieje w ogóle? Jejku, ten... Dobra. Co to za jakaś stacja medyczna? Co to jest w ogóle? Ilu ich tutaj jest? Aha, ich jest więcej. Teraz ktoś dołączył. Ja się teraz nie połapałem, że tutaj jest więcej graczy. Nagrywam! Proszę nie przeszkadzać! Nie, nie byłem. Nagrywam. Kurwa, jest zatwarty. Nikam.
pobawić tej uniki. A kurno! Jeszcze zdążyli mnie zestrzelić. Kurde, jakieś nawalanie w drzwi. Obca płyta, dobra. Rozmontuj samodzielnie, dobry dochód, dużo tych iridium, przynajmniej mi się wydaje, że dużo. No zobaczymy, jak to działa. Pierwszy raz straciłem okręt na tym, a PvP. Ciekawe, czy taka naprawa dużo kosztuje. Herkules Rage. A, był Rage. Chyba słabo, jeżeli chodzi mi o statystyki, to... A, w ogóle wydawało mi się, że mi źle idzie, ale dobra, no. Jeżeli chodzi o punkty, nie? I tak dalej. Jeszcze troszkę tutaj widzę parę rzeczy, których nie ogarniam, szczególnie te takie korzystanie z alta, nie? Znaczy z altu, czyli celowania działkami oddzielnie od sterowania. Trochę jeszcze tego nie rozumiem, tego segmentu, trzeba trochę to podskillać. Okej, 89 tysięcy. Co mi się nie podoba, na pewno to, że nie jest napisane, ile wydałem na naprawę. No dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz, dobra, chwila. Bitwa Skeleton Island. 22.41. O, dziękuję, przynajmniej wiem, która jest godzina. Ale zobaczę, czy jest ta sama strefa czasowa u nich i u mnie. Zgadza się. Otrzymane nagrody, kredyty, doświadczenie statku. Troszkę mniejsza nagroda niż zazwyczaj, także nie wiem, czy to było jakieś odliczone z naprawy. Nie ma tego podanego w statystykach, co mnie boli. Ja lubię mieć taką dokładną kontrolę wydatków. Okej, 13 tysięcy, wolne doświadczenie wpadło. Za to, że latam na tym wymaksowanym już Herkulesie pierwszego poziomu, nie? Automatyczna naprawa statków. 1800. 4600. No dobra. A ja bym chciał polecieć tym nowym statkiem. Zobaczmy, czy to zadziała. Wybrałem sobie teraz w menu. Potyczka. W menu tutaj, nie? Że jestem na tym statku, w hangarze. Ale nie wiem, czy to ten od razu wybierze mi tutaj automatycznie do bitwy odpowiedni statek. Zobaczę, czy będę musiał zwrócić uwagę na to, czy podczas bitwy. Chociaż czekajcie, przepraszam. Odwołaj. Zapomniałem o czymś, hold on. To jest kwestia też wyboru. Kolejne fajne rzeczy, co mi się podoba. Co dokładnie ten okręt ma iść, nie? Dodatkowy generator i kompensator kolizji. To mi się podoba. Zużycie energii, to mi się nie podoba. Prędzej to. Jest bardziej manewrowny statek dzięki temu. Poszło. Tutaj. Kondensator. Dobra, co robi kondensator w tej grze? Zwiększa szybkość regeneracji energii. Dobra. Żeby mi nie brakło, wiecie, na używanie tego, tej naprawy. Podczas tej bitwy totalnie mi zabrakło tej umiejętności teraz, nie? Gdybym miał to może przy tym takim dużym statku, z którym się strzelałem, gdyby to użył, to może by to lepiej działało, nie? Co coś zadaje te obrażenia statków w miejscu. Ja to widzę, że można by było to zastosować przeciwko takim dużym przeciwnikom, którzy stoją w miejscu i się nie przemieszczają. Co to jest? Izolacja. Zwiększa odporność kadłuba na uszkodzenia elektromagnetyczne. Zwiększa wytrzymałość kadłuba o 13%. Ulepszymy i to, bo mam tutaj, w kadłubie może dwa różne ulepszenia zastosować, nie? Czyli jedno, ten, taka tarcza bardziej na obrażenia. Zmniejszę, dobra, odporność kadłuba na elektromagnetyki. A drugie to jest odporność ogólna przeciwko wszystkiemu. Jeżeli się zastosuje dwa razy to samo, to obydwa działają tylko na 90%, także ja tutaj taka porówno pójdę w to i w to. Więc moim zdaniem to... w tym wypadku, w przypadku bitew, które ja prowadzę, trafiam na wszystko. Także i to może mi się przydać. Dobra, jakieś zdobyty prestiż.
Dzień pierwszy, poziom czwarty osiągnięty, premium free, ok. No dziękuję, fajnie, jakieś premium mi wskoczyło. Fajnie, fajnie. Ciekawe, czy potem przez całą grę są jakieś takie darmowe premium. Pewnie nie, bo z czego by zarabiali, no ale to takie moje domysły. I komputer. Dobra. Linux czy Windows? Okej. Okay. Zwiększa zakres czujników o 70% i szanse na trafienie krytyczne o 2. Okej, okay, te krytyki by mi się przydały teraz. Czas namierzania wroga. To mi się raczej nie przyda. Chociaż... te rakiety, znaczy trochę za długo namierzam, zanim jestem w stanie wystrzelić te rakiety. Ale idzie się przyzwyczaić. Tylko trzeba odpowiednio dostosować swój gameplay, nie? Także tutaj... zakres czujników to na pewno. I czasem trafienie krytyczne. Ja nie chcę być zaskakiwany przeciwnika, to ja chcę zaskakiwać przy... Nie, to ja nie chcę być zaskakiwany przez przeciwnika, to ja chcę zaskakiwać przeciwnika. Mam nadzieję, że się dobrze wyraziłem, że rozumiecie. Dobra, no to lecimy teraz. Stateczek już wyrobiony, fajnie. Trochę kasy na to poszło. No, 900 tysięcy jakieś tak w okolicach wydałem na ten statek. Także jest teraz na maksa wyrobiony, jeżeli chodzi o jakieś takie podzespoły. Silniki, kondensatory, kadłuby, komputery, bronie i te moduły. Jeszcze widziałem takie coś, że to są jakieś chipsety, ale tu widziałem chyba w jakichś wyżej levelowych, wyższej rangi statkach. Nie, to jest myślę takie okienko z chipsetami. Ok, tutaj się dowiadujemy ze świata, co się dzieje. Dobra, escape. Dobra, to jest to, tarcza na jedynce, znaczy leczenie na jedynce, tarcza na dwójce i to, co ma być na ten, na takie duże statki na trójeczce, okej. Okay. Broń plazmowa, która wolno się przemieszcza, także nie do końca będę się nadawał do walki z myśliwcami. No, wychodzi na to, że będę teraz taki bardziej, powinienem polować na jakieś większe jednostki. Bo te bronie wydają mi się być najwolniej, no 1200, nie? 5 razy wolniejsze niż kinetyki i tak dalej. Jednostrzałowe takie. Czaję. Trzeba będzie dostosować swój styl gry do czegoś innego teraz. Jest coś dużego? Nie ma. Jest jeden gunship. Jeden taki... jakiś podtyp zwiadowcy. Okej, okay, małe statki. To niedobrze dla mnie jak na razie. Zobaczmy jak to. Jak na razie zestawienie nie jest zbyt pozytywne jak dla mnie. Kogo my mamy? 3 gunshipy. Dobra. Jakie jest zadanie? Kontrola. Przyjmijcie latarnię, zniszczcie wrogów. Dobra, to lecimy. Trochę dziwnie, głupie działa ten alt. Bo dopiero przemieszcza mapę, jak dojadę do krańca. A nie centruje mapy na środku tego kursora. Nie podoba mi się to, nie? Dobra, trochę... wiem, że odważnie, ale no cóż. Ej, znowu nie mam tego statka, którego chciałem. Ej, chwila. Jak to zmienić? Jakoś przeżyję. O co chodzi w ogóle? Kiedy ja to przegadałem znowu? Przejmuję to. Dobra, mamy to. Jest nasz. Punkt B przejęty. Moja robota. Dobra, uciekam przed tą rakietą. Hu, kurna, nie zmieściłem się. Jejku! Kurde. Co, że tak się dre, ale adrenalina wchodzi. Dobra, pilnuję tego B i widzę jakiegoś przeciwnika. Głupoty gadasz, już to odbijam. Rakietki lecą gdzieś za mną. Dobra, to spieprzam tutaj. Płasko przy tarczy. Odbijamy w górę. I chyba już zgubiłem tą rakietę, co?
Skąd oni strzelają do mnie? Nie rozumiem w ogóle. Okej, tutaj, dobra. Wow! Chyba moja fregatka z góry tutaj strzelała, raczej naszego sojusznika, nie? Dobra, co tutaj się dzieje w ogóle? B jest przejęte. C by się przydało, przecież my przegramy zaraz. Ej, ludki, naprawdę. Nie mam siły ognia, żeby się przebić przez to coś, nie wiem co to jest. Grubo. Twarda jednostka. Nie wiem, co to było w ogóle. Zawracam. Jadę na TC. Mało tarczy. Trzeba zaryzykować, no bo kurno, co to ma być? No dawaj, nie teraz, kurno! Ja pierniczę, fraga straciłem, nie? Mi się przegrzała broń znowu. Trzeba przejść na ten nowy pojazd, może być tam lepsza jakaś broń. Znaczy, tam jest ten EM z kolei, no? Ciekawe jak to działa. Ej, dobra, chwila, C. No. Przejmujemy. C stracimy. C przejmujemy, B jest nasze. Jakieś walki są o A. Dobra, ale mamy dwa w porównaniu z przeciwnikiem, także zaczynamy robić jakąś przewagę. Ktoś do nas strzela tutaj? No. I o to chodzi. O co się teraz rzekomo ubiłem, ej? Zaczynam ogarnąć, co się tutaj dzieje. Oj, się kurde zablokowały już tutaj, tak? Śmiesznie się składa. Okej. Okay. Ten. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. C, B, atakują na B. Nie, tutaj chcę. Jedz to! Kurno! Aż tak powiem kulturalnie, jedz to. Nie było kwiatków, więc wysłałem rakiety. Thanks! Hello, Mimi! Nice to see you, how are you? Kurczę, dzisiaj ruch jak na autostradzie po prostu mnie na streamie. Znaczy jak na moje ten, jak na moją miarę tutaj. Znisz statek wroga z pełną tarczą i kadłubem przy mniej niż, w niej niż 6 sekund. Szybki i wściekły. Okej. Okay. Coś nowego. To już kojarzę. To już kojarzę. O, tego nie kojarzę. Przejmij 3 radiolatarnie w jednej bitwie. O, ładne to jest. Nawałnica ognia. Zniszcz statek z uszkodzeniami, które zbiegają się z ustawieniem tarcza fazowa fregaty strażnika. Mhm. Dobra. Gracze. Okej, okay, ja pier... ja w ogóle nie rozumiem dlaczego, ale ja się tak rozbijałem po tej mapie, jakby był pijany po prostu. Nie wiem, czy to widzieliście, ale dobrze, no okej. Okay. Do hangaru. Thanks. Dobra, mamy ten problem generalnie takiej natury etycznej.
NPC, wyłączam NPC, bo nazywali mnie bękartem i tak dalej. Nie czerpię przyjemności z tego, żeby jakiś zaprogramowany bot mnie wyzywał od bękartów. Że mnie to jakoś tak nie bawi. Okej. Mimi, your translator do not work today. You reading in Cyrylica. In my language this is Cyrylica. I don't know half in English. You still using Cyrylica. I don't know half in English I can say this, but I hope you understand. Okej. przepraszam, że przeszkadzał. Słyszałem... Okej, jak to do mnie pisze? Ria Lohen. Ria Lohen. Ria Lohen, przepraszam, że przeszkadzam. Słyszałem, że masz problem z odbiorem sygnału, skoro... Nie, u mnie wszystko dobrze. Jeszcze poza tym zobaczę. Przepraszam, że przeszkadzam. Słyszałem. Wszystko jest okej. Z odbiorem sygnału, skoro czekasz na powtórzenie sygnału od floty, za wcześnie jest, by wysyłać się... do dowództwa. Przepraszam, nie rozumiem. Przepraszam, że przeszkadzam. Słyszałam, że masz problem z odbiorem sygnału. Skoro czekasz na powtórzenie sygnału od floty, za wcześnie jest, by wysyłać się do dowództwa. W dodatku, nieważne jak niemiło to zabrzmi, ty nie zostałeś wystarczająco przetestowany, by otrzymać audiencję z oficerem najwyższej rangi. Ojejku, jejku. Może będziesz mógł pomóc z problemami w sektorze. Czas szybciej minie i zrobić dobry uczynek. Trzy zadania ograniczone czasowo. No okej. Okay. Jakiś zarobek za to jest. Skomplikowane są te zadania. Teraz trzeba widzieć w praktyce, że na przykład parę takich bogatych asteroidek w dobrym sektorze to jest większy zarobek niż te zadania, za które będę musiał teraz się uganiać po całej mapie. Ale wiecie co, mi to nie przeszkadza, bo ja oprócz takiego dropu w adrenaliny też lubię się zrelaksować, pochillować, także mi się to podoba. Że są jakieś różne zadania, za które jeszcze mi to płacą, nie? Ukończ trzy dowolne zadania ograniczone czasowo. A jak mam teraz takie zadanie znaleźć? Ach, ups, it's Russian. Yes, this is Russian. This is third train. This is Russian. You have right. Oh dear. Vivi, please stop. Minimum, please, this is too much. Too much to reading. Masz max, możesz pomóc lepiej zdobyć od... Zwiększ... Zwiększ... kurna, jak to powiedzieć? Minimum, please chill. Please chill down, hold down, please. Please don't take this like a offense to you, but please don't tell me what I have to do. Don't order me to doing things. I just want to have fun and chill in this game today. Please, no tryhard, no tryhard today. Please, if you understand, I hope you do not take this too much personal, but I'm just chilling today. Tutaj w ogóle, no... Okej, okay, but thanks for advice, because you... reading about ships, good ships, yes? Lis lub Meczeta. You know, I like this this setup. I like Hercules. I like Hercules, I buy... tiered level Hercules Rage. And I now want to... I trying to... play with this vehicle. Chyba można powiedzieć vehicle, ale this ship, you know? Tylko nie wiem jak. Trzecie podejście, ostatnie podejście. Arena PvP. Aha, tu się zaczyna zabawa, to jest PvP. Misje. Co to jest?
Ej, to chyba będzie to, bo chodzi o to, że ja mam zadanie tutaj. I have mission. 3 dowolne zadania ograniczone czasowo. Zadania, tak? Czyli to będzie takie choćby zadanie. Misja. No, 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 hold on. Hold the phone. I tutaj to jest chyba coś na czas, mam wrażenie. Dostępny dla statków rangi 1-17. Chwila, come on. I want to read what is that? Co to jest w ogóle? Atak na poziomie pierwszym, o co chodzi? Nie mogę tego użyć. A obrona? Nie mogę tego użyć. Co to jest? Wsparcie ogniem? The Splitting Seven. Zobaczmy, po kolei polecimy. Ja mam jakieś zadanie na czas wykonać, także może to będą zadania na czas. Dwa razy muszę to polecieć, także może jedno i drugie. Dawaj, chill, okej. Okay. Yes, I happy, you understand. po prostu spróbuj pomniejszyć... O, Hercules Rage. A co to znaczy, że poziom trudności? Wezmę drugi. I co? Okej, okay, teraz ogarniam, gdzie tutaj się zmienia. Podczas... W tym ekraniku. Hercules Rage. Pierwszy raz z nim lecę, także nie ogarniam. Może nie będę brał drugiego poziomu? Ciekaw, co to zmienia. Wybór poziomu misji. No i co, że mi będzie trudniej, czy co? Gamma, continue firing. Mniej niż 10 minut. Okej, okay, zwiększać. Communication beacons. Okej, okay, chyba to będzie to. Jesteśmy tutaj. 3 gunships, 1 scout. Okej, okay. Chyba to przejmujemy. Chyba o to chodzi. Dobra, czyli jest taki lajcik. Gdzieś tam strzelają w odległości, ale nie u nas. Ktoś jest tutaj, ktoś atakuje. Ojejku, dużo ich tutaj nawet. A, widziałem to. Dobra, to nie jest złe. Ej, dobra, to jest mocne. Tylko trzeba na blisko podlecieć, nie? Okej. Okay. This is my first time with MC. With elektromagnetycznymi tymi. Pierwszy raz tego używam. Okej, okay. Da się trafić kogoś w każdym razie. Jest kopnięcie. Poleci? Poleciało. Trafione. Dobra, okej. Okay. Jakie jest zadanie teraz? Przyjęta stacja łączności. Active the communication beacon. Bekon. Sorry, wiecie, jak na Polaka to tak troszkę śmieszne. O bekonie. Lecimy tutaj. Jest jakiś sojusznik nasz? Kerien. Osłaniamy go, nie? Ojejku, kurde, jak z shotguna coś przywaliło. Nie wiem, co nawet. Dobra, pyk, nie ma. Active beacon, beacon, beacon. Dobra, najpierw się zdejmie wroga. Wtedy będziemy rozmawiać o beaconie. Ale i tak nieszczęśnie mi zostało parę HP. Fajna jest ta broń, tylko trzeba chyba na blisko do niego strzelać, nie? Tutaj. Okej, okay, a gdzie są sojusznicy? Tutaj. Tutaj. Mam kogoś chyba na plecach, co? Ajajaj. Za szybko troszkę.
A, dobra. Poszło. Dobra, zawijam, no bo to nie ma sensu chyba. Trzeba ten, robić zadania. Gdzie jest ten bekon? Kurna! Gdzie jest ten bekon? Tutaj. Okej. Okay. 20 km stąd. Dobra, to ewakuacja. Nie ma co tutaj za bardzo się angażować w tą sytuację. Dobra, siadło. Dobra, odbijam do tego. Ej, twardy skubaniec. Troszkę pomęczę błędnik, niech się przyzwyczai. Jak w NASA. Co my tu mamy? Jest wróg. Dobra, skoro jest wróg, no to trzeba reagować. Przy okazji zdjęty. Gdzie jest ten bekon? Przed nami. Okej, okay, Carrion ładnie ogarnia. Przyjmuje te punkty jak trzeba. Protect the generation. Generator. Generator. Where is this generator? Jericho is advancing. Okej, okay, Jericho. Okej. Okay. Chyba za mną. Chyba dobrze lecę, nie? Tutaj. Dawaj, aha, rakietek nie mam, dobra. Myślałem, że mam jakieś... jakieś rakietki, ale nie mam. I trzeba się pospieszyć troszkę, gdzie jest ten generator, bo rozpieszczę ten generator, a jest daleko. Strasznie daleko jest ten generator. Jest nasz tutaj. Dobra, generator się jeszcze trzyma. Spoko, spoko. A, jeszcze nie. Znaczy, nie ma sensu na taki zasięg, właśnie, dobra. Okej, okay, dobra. Chciałem zrobić takie combo, nie? Że rakieta i ten plazmowy. Znaczy, to nie jest plazmowy, to jest jakiś EM, nie? Żeby naraz poszło. Gdzie on jest? Kurczę. Destroy the signal blockers. Okej, okay, dobra, okay, jakieś sygnały zablokować. Znaczy, odblokować. Odblokować niszcząc to. Dobrze myślę. Co tutaj się dzieje? Co? Kim ty jesteś? O! Dobra. Gdzie to jest zadanie? Tam i tam. Dobra, no to zmywamy się sobie, myślę, nie? Kojarzę tą mapkę, nie? To jest ta mapka chyba Straż 17, nie? Czy coś takiego, to była jedna z tych map, ale nie pamiętam też, czy się... Okej, okay, to jest w zasięgu wzroku. To jest też, dobra, lecimy. Jak nasi sojusznicy... Ejejejej, no, 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 no. Jak nasi sojusznicy. Gdzieś rozpieszknęliśmy się ostro. Gdzie oni są? Where is my ally? There, there. Okej, okay, no to samotny wilk, tak? Dziwne określenie, bo wilki z natury nie są samotne, nie? Samotny wilk. Jak kto to wymyślił, ale się przyjął.
O, i teraz zobaczymy tą trójeczkę. Wow, co to było? Kaj to jest, kurno. Ej, straciłem teraz ten... panowanie sytuacji, w ogóle nie ogarniam, gdzie jestem teraz. No, czekajcie. Aha, dobra, tutaj. Git! Super umiejętność tym się zgrywa. Niezłe takie przyłożenie ognia na jakieś takie duże cele. Plus to super umiejętność będzie fajny ten na fregaty. Co to jest? Mina. Place mines on the dreadnoughts. Okay. Let's try. Dobra, kurna, niszczy. Aha, ja muszę zdobyć to. Dobra, okej. Okay. Trochę nie zaczaiłem tej zabawy, że... Hello. Hello there. Gdzie są te miny? I czemu są tak daleko? Dobra. To jest na czas, mam jeszcze 9 minut, tak? Mina, mina. Dobra. No dawaj! Mina, mina. Cholewka, ilu tutaj ich jest. Gdzie są te pieprzone miny? Kurno. Schowaliście? Masakra, jaka w ogóle, jakie zamieszanie. Chwila, spokojnie. Mina. Jest jedna tutaj. Tarcza. Dobra, pełna, mocna tarcza. Jedziemy. Jak to? Co to jest w ogóle? How I want... I have this mines or no? I can't do this or not? I don't understand now. Nie rozumiem w ogóle, czy, jakie miny? O co chodzi? Skąd ja te miny mam wziąć? Ej. Dobra, to jest to, co właśnie ćwiczyłem na otwartej mapie, nie? Jak sobie tam kopałem. Kurna, jak ja to mam zrobić? Tak, tak, wiem. Biją. Ojejku. O nie, no ale... Grey icon mines. Pick up them and deposit on spot. Grey. Mina, mina. But... Chwilo. Dawaj, kurna, jedziesz.
Coś zdobyłem, tak? Mam minę? Kurna, kto się na mnie tak uwziął? Już do mnie strzela cały czas, czy co jest? Gdzie te... Mam tą minę teraz! Mam tą minę, czy jej nie mam? Mino. Aha, grey! Alright, okej. Okay. Thanks! Thanks minimum! Now I understand. Ale mnie chyba rozwalą. Analiza obiektu. Serio? Ja się mam zatrzymać i to zanalizować? Kto to wymyślił? Chwila. Please give me second. You're mad. No i co? Mam? Mam? Jest? Lecisz za mną? Jest piłeczka, dobra. Leci za mną, chyba. Jest tutaj, dobra. Gdzie to ten? Najbliżej, gdzie by to było? Tutaj chyba, tak? Nie, to jest daleko, chwila. Tutaj. 6 celów, ja pierniczę, jaka jazda. Leczenie. Kurna, zatrzymaj się po prostu, jedziemy z nim. Tyle, nara. No dawaj, montuj! Co jest? Halo! Do not work. I'm using foul and nothing. Mam jeszcze trochę tarczy. Chwila, stop. Foul. Come on. And... What is that? Już? Jest? Poszło? Nie, to jest dla mnie za dużo, nie rozumiem. Klikam V, nic się nie dzieje. Drugie podejście. Gdzie ta menda jest? Kurna, żeruj to. Jeszcze coś? Dobra, no, 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 no. I co? Dobra, chyba padam. Dawaj jeszcze unik. Dawaj, dół, góra. Nie, to jest... Ile zostało? 3 minuty. Dobra. Tarcza. Nie, jest, zaliczone. No i co teraz? Nie rozumiem zupełnie, dobra. Chyba działa. Tutaj? No, zaraz mnie zniszczą. No i co dalej? Have to detonate. Life can be simple. Death is when you complicate your life. Aha, just fly closer, okay. So is everything. But how, so what? How to detonate this thing? And why on the minimap this is still with this signature? I do not understand. Ale to jest teraz akurat niezupełnie dziwne, no i co? Co ja mam teraz niby zrobić? Jest zaznaczone. Przeleciałem przez jedno i przez drugie. Patrz. Jest. Byłem. Byłem. To jest. I nic. Mam to zdetonować. Patrz.
Patrz, jest w środku. I nic. Nic się nie dzieje. Nie rozumiem zupełnie. Może tam trzeba jeszcze to ustawić, albo tutaj. No nie, tutaj. Mina, mina. Lecę zobaczyć, czy może oni tego nie zamontowali. Okej, okay, game is lost already, but I don't know why this dreadnought still existing. We placed these bombs on this dreadnought and nothing happened. Then there is still nothing. Dobra, wypiernicza czymś są, to jest jakimiś działami. Kurna. Aha, bo oni tego nie zamontowali. Dobra, dwóch ludzi tutaj siedziało, nikt nic nie zrobił, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Ile? 18 sekund, tak? Dobra, dawać ich tutaj. G. Pieprze to. But you, minimum, but you, Reed, you just need fly close to this point to set up this bomb. And I did this, I think, 7 times and nothing, and it's nothing. No, this is not lesion, this is not lesion, because I do not learn nothing. To nie jest żadna lekcja, bo ja się niczego nie nauczyłem, bo nie rozumiem dlaczego. Zrobiłem na przykład tak jak powiedziałeś, próbowałem używać V, przeleciałem przez to z 10 razy chyba i to się wciąż nie załadowało. This is not a lesson. Because I do not learn nothing. I fly 7 times or more from in this point. How you write? No wciąż o tym zoomowaniu, bo chcę, żebym grał na pełnym zoomie cofniętym. A mi się, ja się czuję tak lepiej, jak mam blisko zoom, bo to jest dla mnie bardziej immersywne. Dobra, jakieś nagrody są. O, latarnie. Bądź pierwszym, który przyjmie radio. Nie, będę musiał poczytać w internecie, bo to jest jakieś naprawdę na spokojnie. Do hangaru. But minimum. Zoom out is my personal setup, what I like. This do not changing everything in setup these bombs. This do not changing this changing nothing. I just do not understand why this bomb do not work. I just fly through this point where when I have to set up this bomb, as you say, and nothing happened. Ale jaki? I do not understand what about you talking. Yeah, what lack of survival? I die one time during this mission. In the last 10 seconds. For me this is more immersive and I have fun for playing for that view. And for me this is easier to maneuver in close to buildings. To fly bomb, you pick one up and fly into it, but you need to stay there, as it takes, there will be a progress bar. Okay, thanks, now I understand. Nero, thanks. Thanks, Nero, thanks for help. So I need to stay in this place when I have to set up bomb. Okay, now I understand. So first I think I need to destroy these turrets and then
I have chance to stay in one place and set up a bomb. Okay, now I understand. Now this is easy and I understand. Thanks so much. No dobra, czyli wychodzi na to, że miałem się zatrzymać w jednym miejscu i czekać, aż ta bomba się załaduje. Że miałem się jakiś włączyć taki bar, który się miał załadować od początku do końca. Tylko że no właśnie, były wszędzie te turety i tak dalej. Ja myślałem, że wystarczy po prostu, tak jak napisał minimum, że wystarczy przelecieć przez ten punkt, a trzeba się tam zatrzymać i poczekać. Okej. Okej, thanks Nero. Now I understand, so... This is not minimum, this is not I need to just fly through this point. I need to stay in this point and wait. Now I understand. Sorry for my English. I'm not a great English speaker. Masakra, ale to było frustrujące. Dobra, 23:30. Na dzisiaj to będzie tyle, bo już jest późniutko. Okay, I ending now. Thanks for help. Thanks for stopping by, but this is end of day in my country. Okay, chat screen. Dobra, przechodzimy tutaj. Ja znowu szukam opcji zapisz. Ja cały czas gram, za dużo gram w tego single playera. Okay, wejdź z gry. Dobrze. Okay. A kamerka mi się teraz przesunęła. Dobra, coś takiego może. O kurczę, zaczynam się kłócić. Okej. Okay. chill. Just because I think minimum have his style of play and he want to learn me how play as he playing. I think it's something like that. I working at my... First, I am beginner, and second, I am working at my personal style of play. This view, this closer view, make me easier to make maneuver close to buildings. I like it, and this is more immersive for me, and I have fun from this. Okay. Sorry, I wish you... Sorry, this is end of day, I need to end, so I wish you everything good, everything. Chill, have good day, good night, whatever, where you live. No, sorry, I ending now. I wish you everything good. Życzę wam wszystkiego dobrego, żegnam was wszystkich serdecznie. Do widzenia, papa, goodbye. See ya.